Witam wszystkich widzów. Ten filmik powstał na prośbę naszego widza Geek in the Pod i poświęcony barwniakowi czerwonobrzuchemu Pelvitachromis pulcher. Barwniaki czerwonobrzuche pochodzą z Afryki. Występują w południowo-wschodniej Nigerii, zachodnim Kamerunie i wschodnim Beninie. Zamieszkują wolno płynące zbiorniki z ciemną tropikalną wodą i gęstymi zaroślami żywych roślin na przemian z otwartym terenem. Gatunek został po raz pierwszy opisany w 1901 roku przez brytyjskiego ichtyologa Georgia Boudiara i prowadzony do Niemiec przez Christiana Berlinga w 1913 roku. Barwniaki czerwonobrzuche należą do rodziny pielęgnicowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub kilku parach. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, a akwarium powinien być dla jednej pary od 50 litrów, a w przypadku kilku par od 120 litrów. Samce rosną do 10 cm, a samiczki do 7,5 cm. Płodność osiągają wiek od 9 do 12 miesięcy, żyją do 5 lat. Barwniaki czerwonobrzuche należą do karlowatych pielęgnic. Ciało wydłużone, lekko pogrubione od strony brzucha. Przód głowy lekko zakrzywiony, ciało skośne, usta zakończone grubymi wargami. Oczy są niebieskawe z czarną źrenicą. Pletwa grzbietowa jest długa, rozciąga się na całym grzbiecie i kończy się podłużnymi promieniami. Pletwa odbytowa jest również przesunięta w kierunku ogona. Kształt pletwy ogonowej jest dość nietypowy, przypomina rąb. Pletwy pierściowe są praktycznie przezroczyste, pletwy brzuszne czerwonawe z czarną obwódką. W górnej części pletwy ogonowej i na końcu pletwy grzbietowej widoczne są czarno-owalne plamy. Barwniaki czerwonobrzuche mają wydłużone i lekko splaszone po bokach ciało, rozciągającym się paskiem od głowy do ogona. Brązowym grzbietem, a na brzuchu znajduje się wiśniowa plamka. Dolna część głowy jest złota. Luski po bokach ciała mienią się fioletowymi i lazurowymi kolorami. Ubarwienie ciała może się różnić w zależności od kondycji ryb i stresu. Natomiast w okresie godowym pokazują się w całej układalności. U dojrzałych ryb widoczny jest dymorfizm płciowy. Samce są większe od samiczek, mają spiczaste pletwy grzbietowe i odbytowe. Samiczki natomiast mają bardziej zaokrąglony rubinowy brzuch. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Optymalne parametry wody: temperatura 24-27, pH od 5 do 7,5, pH od 5 do 19. W akwarium powinna być filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 20%. Barwniaki czerwonobrzuche nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, tak jak i inne pielęgnice, bardzo terytorialne. Można trzymać ich wraz z żyworodkami, kiriskami, labiryntowymi i innymi karlowatnymi pielęgnicami, takimi jak na przykład pielęgniczki Ramireza, skalarami, nionkami czerwonymi, inne jest błękitnymi razborami, byszczykami. Barwniaki czerwonobrzuche to są wszystko żerne rybki. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, rozwielitką, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić ich jak żywymi, tak i mrożonymi, suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Rozmnażanie barwniaków czerwonobrzuchych jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą z podwyższeniem temperatury o 2-3 stopnie. Barwniaki czerwonobrzuche tworzą monogamiczne pary. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. W tym okresie ich kolor staje się jeszcze jasniejszy. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać odłożoną ikrę. Najbardziej odpowiednią ostoją dla tarla jest liniana doniczka, w którym samiczka składa do 300 czerwono-brązowych ziarenek ikry o wielkości około 2 mm i przejmuje się opieką nad nimi. Samec natomiast broni wejście i terytorium przed intruzami.
Wylek następuje po 24 godzinach. Na rybek zaczyna pływać na 4-5 dzień. Na rybek stosunkowo duży. Pokarm startowy to artemia, salina, solowiec. Jak i u innych pielęgniarek, rodzice barwniaków czerwonobrzuchów opiekują się wylęgiem. Karmić na rybek trzeba często około 4-5 razy dziennie. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.